Polonia w Holandii z każdym rokiem jest liczniejsza. Zjawisko to ma nie tylko dobre strony. Holenderskie media ostatnio donosiły o problemach we współżyciu między miejscowymi a przybyszami z Nadwisły. W sprawie postanowił więc przyjrzeć się Łukasz Kowalski, który wybrał się na patrol z jednym z holenderskich policjantów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pan ma? Dziękuję. Na patrol po jednej z dzielnic Hagi zabiera nas Peter, miejscowy policjant. Co piąty mieszkaniec pilnowanego przez niego terenu jest Polakiem. Polacy mają opinię bardzo pracowitych i uczciwych ludzi. Problemem jest jednak bariera językowa, a wtedy drobne sprawy urastają do naprawdę dużych przeszkód. Dlatego często w patrolach Peterowi towarzyszy Polka. Policjant od ponad miesiąca uczy się również polskiego. Lekcji przez internet udziela mu Ryszard Dudkiewicz. Dzień dobry. Jak się pan ma? Holendrzy chętnie chcą uczyć się polskiego. Holendrzy, którzy mają polskie żony, czy Holendrzy, którzy jadą do Polski w sprawach handlowych, czy jakie mają inne kontakty, czy poprzez swoje stowarzyszenia. Nauka polskiego to inicjatywa samego Petera. Policja nie dofinansowuje mu lekcji. Tu jest wiele narodowości. Polacy, Turcy. Dlatego tak ważne jest, żeby umieć się porozumieć. U nas większość klientów stanowią Polacy, dlatego mamy polską muzykę, wszystkie barmanki są też z Polski. Także tablice informacyjne w tutejszym barze są w języku polskim, a na nich m.in. przestrogi. Picie alkoholu na ulicy 70 euro, oddanie moczu 100 euro. Myślę, że to też jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o takie kary. Myślę, że ludzie też zwracają na to uwagę. Bywa, że stosunki między Polakami a miejscowymi nie układają się dobrze. Miejscowi politycy przyznają, że kryzys przeszkadza niektórym Holendrom w zaakceptowaniu tych, którzy przyjechali tu za chlebem. Ale najważniejsze, że powoli to się zmienia. Gdy jadę rowerem po Hadze i widzę tam polskie sklepy, które rosną jak grzyby po deszczu, to uświadamiam sobie, że Polacy naprawdę potrafią się świetnie integrować z holenderskim społeczeństwem. Rok temu jeden z haskich radnych nazwał 30-tysięczną mniejszość polską tsunami. Dziś to biało-czerwone tsunami coraz częściej zamiast budzić niechęć, rodzi ciekawość. Pozdrawiam, widzów. Polonia 24. Polonia 24. Z Hagi Łukasz Kowalski, Polonia 24.